Wiesz co, przez to chyba, bo to jest ten cały kompleks, nie? Jak gdyby. No. I tutaj w środku jest ta piramida Luwru. Ale zobacz tu, jakie szczegóły tam są. Zobacz, tam w tym trójkącie. Widzę, widzę. Patrz, jest. Tak, Muzeum of Louvre. No. W końcu! W końcu! Patrzcie. Po pół godzina. Po tylu godzinach? Jest Louvre. Jest Louvre, no. A tam jest ta słynna piramida. Bardzo piękna piramida. Jak tam? Dotarliśmy do Louvru. Kto by pomyślał, co? Że na majówkę zdobędziemy Louvre. W końcu spotkam Monalizę. Spotkasz Monalizę? W końcu się spotkamy. Myślę, że Monaliza długo czekała na to spotkanie. Ja też. To idziemy się z nią zobaczyć. Zobaczymy, czy się uda, czy będzie miała czas dla nas. No. Ale iconic view. Iconic view. Słuchajcie, szybko poszło z tą kolejką. Nie da się ukryć. O Jezu, a ja jak wyglądam z tego kwadratu. O. Także powoli wchodzimy do Luwru. Co? Design na Luwr zmieniamy, ale cię obszedł sweter. Zaraz to. Czy tam bluza? Patrzcie. Laura, zobacz, czeka na ciebie cały czas. Widzisz? No, zaraz się spotkacie. Gdzie idziemy? No zobaczyć Monalizę, chociaż wygląda, że zjeść Monalizę. Zjeść ją faktycznie. Nóż i widelec. Monaliza. Poszukiwanie Monalizy. 711 pokój. Co? 711 pokój. Pokój 711? A gdzie są oznaczenie pokoi? Czeka. Dobra. Misja odnaleźć Monalizę. Nie mogę się doczekać Monalizy. Ja też nie. Zobacz, no. Dobra. Co? Na minus jeden była ta. W końcu? Mhm. Czy Monaliza została znaleziona? Tak. Tak? Lena, poszukiwania zakończone. Ja
Urodził się we Włoszech, a umarł we Francji. A jak rzeknie? I mamy Joannę Dark. Ignes. Ignes. Mama twierdzi, że każdy zna Rafaela. Rafaela Santi. Ja, my nie byliśmy sobie przedstawieni. No nie, poznałaś go z daleka, faktycznie. Ale ja też Joannę Dark poznałem, nie? Tak. I to jest jakiś ten chyba Liberté, czyli wolnych Francuzów, co? Leonardo da Vinci dalej. Łasiczki nie ma, nie? Ale to tak wygląda przez. Ale on więcej tych rzeczy namalował. My leciliśmy po Monalizę, jak tutaj mamy inne obrazy. I to z bliska. Przekonało mnie to wejście tutaj. Ale tu jest biednie, nie? Złote, a skromne. Wow. What is the angle? Idziemy do następnej korony. Trochę w luz, że uciekliśmy od zgiełku i tych lotków na schodach. Tak, jesteśmy na schodach. Luwno. Na pewno można powiedzieć. Ej, a widzieliście te wszystkie sztuczce? Tak. Jeden nawet wziąłem. Idziemy dalej. O Jezus, tak fajnie się usiadł na chwilę. Area Egipt. Tutaj jest tron dla mnie. Tron dla ciebie, siadaj. Chodź.
O! Nintendo? To jest ten, co wynalazł Nintendo? Z Nintendo Mega i z Nintendo Ojciec. Nintendo napisane, a tu dwóch jest. Jakby ci jednego było za mało, to podwójnie siedzą. A tu? To cała familiada. Ty, to gdzieś na filmie jakimś widziałem tą figurkę. A tu jak zombie. Fajne. I tak to wygląda. Także my już po zwiedzaniu Louvre, jak tak, było? Bardzo fajnie, no super było zobaczyć Monalizę. Super, nie? Ale też fajnie te obrazy wszystkie, nie, no wiesz, my tam... Oczywiście, że znaczy tak. Ja tam osobiście nie znam się, no wcale, nie? Najgorsze w tych muzeach jest to, że jakbyś chciał przejść wszystko tak od deski do deski, musiałbyś poświęcić cały dzień, nie? Tak, ale jeszcze byś musiała się troszeczkę dokształcić, nie? Ale tutaj możesz wziąć, nie? I posłuchaj sobie, zostaniesz. No tak, i to się dowiesz, ale, nie? Ale to wtedy ci schodzi czas od czasu, nie? Na tak krótkie zwiedzanie, jak my zwiedzamy, to ogólnie ten parę. No tak, no to nie da się ukryć, no. Tak. No to majóweczkę tak. Na to mamy, a dzisiaj zwiedzamy Louvre przed wyjazdem stąd. Tak. Jest to ciekawe. Ciekawe, nie? Widzicie? Także kierujemy się do wyjścia. Dobra, a co z szafkami w Louvre? Pokaż. Szukamy szafki, ciekawe, która jest pusta. Są. Bo są dwa rodzaje tych szafek. Jedne takie duże, rodzinne, nie? Tak. A jedne są tylko na torebkę czy coś. Te szafki na takiej zasadzie, jeżeli ta wajcha jest do góry, nie? Opcjonalnie... O! Ta nie działa. Ale ta działa i wtedy wysuwamy sobie. Super sprawa ogólnie z tą szafką. Wrzucamy wszystko, co można. Tak, bo jest duża i pojemna. Mieszaki. Tak. No i zabezpieczamy ją kodem czterocyfrowym i kluczykiem. I teraz ona jest już... I ona jest zamknięta. I żeby otworzyć... Dobra, o! I wyjmujemy... Laura, wskakuj teraz ty! Tata żartował. Okej, okay, ja wiem, że trzeba iść do szklanego więzienia. Także bardzo fajnie. Bardzo fajne. Bardzo fajne. My już kierujemy się do wyjścia, idziemy sobie robić zdjęcia przed Louvrem, tak? Zdjęcia przed Louvrem, tak. O, a tu są te małe szafki jeszcze, popatrz, patrz. A, to trzymaj i pokaż. To szybko jeszcze. No, a tutaj jest cały zestaw małych szafek. Tutaj jest wyjście chyba. Nie no. No dobry jestem, tutaj jest wyjście. No dobra, idziemy. Tu jest wyjście. Ostatnio w Polsce nie widziałem wróbla od dawna. A tu we Francji mamy wróbelki. O, nawet nie uciekają. Ale słodkie. No, rzadko widzimy w Polsce wróbelki już. Ale ładnie. Gdzie wymyśliłaś, że idziemy? Chociaż mamy jechać do domu. Do galerii idziemy zobaczyć wyjścistą noc Van Gogha. Aha. A potem wracamy do Kempinski. To jest fajnie, bo gdzie... Dzieciaki do 26 roku życia wchodzą za darmo. Może powiedz, że masz też. Nie wiem, czy przeszło. Tak jak podejrzenie z kawą, nie mam 18 lat. Tak, no, no na takiej zasadzie. No tu jest to drugie muzeum, niedaleko Louvre'u, który jest tam. Słyszysz, Laura? Po Van Goghu. Van Goghu? Nie Van Goghu, tylko Van Goghu. Van Goghu. I tak sobie spacerujemy po Paryżu, zamiast być już w samochodzie, w drodze do domu. Tak, tak by było. Oczywiście wszystko jak zwykle kosztem mojej nocnej jazdy. Weszliśmy do Muzeum Orsay.
Mamy miniaturową statuę wolności. Van Gogh, Monet, znowu. Ten obraz znam. No jasne, bo to jest autoportret Van Gogha. Aha. I to jest to samo, jeżeli... Zobaczcie, pamiętacie, każdy też zna to też. Znam. No. Impresjoniści? Tak, no to są impresjoniści. To są. Dobra. Ale fajnie ktoś namalował. No dobra, no ale... Chyba mi to dali do góry iścia. No właśnie. Zbliżamy się gdzieś. Chyba się nie zbliżamy właśnie. No. To ładnie. Tu wieś by ładnie. Okej, idziemy. W poszukiwaniu Van Gogha. Co? Widzimy? Fajne. No chodźcie, chodźcie. Lenuś, trzymaj się nas, co? Michał podobno nagrywał, ale trochę nie wierzę, że on z takim skupieniem, jakim powinien, nagrał Van Gogha, więc idziemy nagrać. Dokładnie, jest blisko. Nigdy nie wierzyłem, że to zobaczę na własne oczy. A tutaj mamy autoportret Van Gogha. Podejdziemy. Sorry. Co? Wracamy. Idziesz? Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, ale jest ładnie. Wracamy powoli na pociąg, niestety. Ja widziałam, jak sprzedają tu kasztany. Jadalne. To jest grilla. No jadalne były. Michał się oczywiście boi, że na pewno są spleśniałe, jak je zjem, to umrę. Rodowity Francuz tego nie sprzedawał. Ale... Uśmiechały się. Szkoda kasztanów.
Dobra, idziemy. Dzisiejszy dzień był wyjątkowo udany, chociaż tak naprawdę to poranek był wyjątkowo ciężki, dlatego że wstawaliśmy o godzinie 5 rano, żeby to wszystko zrobić. Było niesamowicie. Było niesamowicie. Widzieliśmy Monalizę. Widzieliśmy dzieła Monet i Van Gogha. I na pamiątkę ulotkę. Tak, a teraz powoli wracamy, chociaż nie będę ukrywać, w nogach swoje czuję, nie? Tak. Jak widzę schody, to tak jakoś... Czujesz i Disneyland, i czujesz wszystko, tak. I pewnie nawet jeszcze jazdę czuję. Ale tak. Poczekajcie, ale jeszcze nagrajmy wieżę Eiffla. Bo widok jest ładny. I niestety, czas ruszać dalej w drogę. Powrót mamy. I pytanie zasadnicze, w którą stronę pociąg jedzie? Tam? Czy tam? Bo kto nie lubi tyłem jeździć? Ja lubię tyłem. No mama? Mi wszystko jedno. Zmęczenie po tym. Dobra, mamy zestaw magnesów. O! Może przejrzyjmy te magnesy, one nawet je aż tak nie widzieliśmy. Trzymajcie. Zobaczmy, jakie magnesy. Jakie magnesy mamy na prezencie. Uwaga. Laura, wybierałaś? Mhm. Wybierałam. Dobra, mamy tak. Uwaga. O. To pojedziemy sobie dla całej rodzinki po kolei. Mamy taki Paris. Dalej. Taki. Taki. Potem taki. Taki. Potem taki. Taki. I taki. I taki. No. Jeszcze... I teraz są magnesy special. Taki. 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 I taki. I taki. Który nasz? Mama mówi, że taki z serduszkiem bierzemy. Ja też. Tak? Mhm. Dobra. Żegnamy Paryż. No teraz... jeszcze nie. No nie, jeszcze. No teraz na kemping jedziemy. Mhm. Ogarnąć się i w drogę, nie? Tak. No ale jeszcze trochę zostało, tak? Mhm. Czasu. No. No dobra. Może spędzimy na kempingu. Tak? Mhm. A kto będzie potem jechał? O 20 chyba. O 20 mam jechać.